Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gierki Shakes and Fidget, ten safe mode. I tak, wracamy do tej gierki. Yy, nagrywałem z tyłu jeden odcinek z serwerem 10 międzynarodowego i wiele osób mnie pytało, dlaczego nie było kolejnych odcinków, bo w tamtą niedzielę miałby oczywiście z tego odcinek, ale no po, po prostu nie miałem kiedy tego nagrać tak naprawdę. A teraz się sporo dosyć zmieniło, gdyż moja postać... Z poziomu jak pamiętacie, że tych początkowych już mam 43 level, jest oczywiście tak dosyć mało jeszcze, ale wreszcie znalazłem swoje miejsce na tym serwerze. Jest to e gildia jak tu sami widzicie, Dark Nosi, tak, 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 jest tutaj prawie że grzybiarzem tutaj. Ale nie tutaj tak czy si siak, si pani właściciel o wiele więcej tego wrzuciła. Więc uznałem, że no, trzeba troszeczkę tutaj wspomóc, tym bardziej, że miałem spory zaszczyt na samym początku. Tak, to było normalnie od grzybiarza wzięty. osoby, które mnie pytały o cheaty do tej gierki, naprawdę nie znam cheatów. Eee, wiem, że one są nielegalne, dlatego też nawet gdybym znał, nie mógłbym wam tego powiedzieć, bo sam bym ich na pewno nie używał. Więc o mówię, bo wiele osób miało do mnie pretensje, że nie chciałem im powiedzieć, jak w cheaterski sposób pozyskałem te grzyby, ale co dzisiaj. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami odnośnie twierdzy. Bo z tego co właśnie zauważyłem w tej gildzie, ale na początku oczywiście, wiele osób mało tą twierdzę rozwijało. I naprawdę nie mam pojęcia, czemu tak to wynikało, e, gdyż twierdza jest bardzo potrzebna, jest dosyć istotną rzeczą u każdego. I teraz, tak, o, jak gracie w ogóle po raz pierwszy, to pewnie musicie sobie co rozbudowywać. Ja tutaj, jak widzicie, mam dosyć niskie poziomy prawie wszystkich budynków, za wyjątkiem twierdzy samej siebie. Mam ją aż na poziomie 8. Aktualnie zbieram jeszcze na salę rycerską na poziomie 8, więc tak, główna rzecz, którą rozbudowujecie, to jest rozbudowuje, zawsze sala rycerska. Skupiacie się głównie tylko i wyłącznie na tym, zbieracie oczywiście tutaj e, te całe drewno i kamienie, budujecie minimum trzeci poziom koszarów, bo to jest bardzo ważne, żebyście mieli 9 sztuk Waszych rycerzy. E, rozwijacie kuźnie, w czym głównie rozwijacie żołnierzy również, bagów i tak dalej z można ich rozwijać, ale i tak czy się jakby do was na początku, i tak czy się by do was gnębić. I przy ataku, pierwsza, możecie sobie resetować. Nigdy, sumie nigdy na początku nie resetujcie za kasę. Żeby na w, w późniejszych etapach tak się, tak się nie robi. Resetujcie tylko i włączcie, wysyłając jednego żołnierza, biedna, smutna, minka. Ten atak nie ma sen, sensu. Skarbnik rzekł, ogromny łup jest na wyciągnięcie ręki. Tak, i biedny nasz. E, rycerz musi lecieć, bo to doradca tak mu kazał. Oczywiście go wysyłamy. To się skończy, wiadomo, czym. On biedaczek nam tutaj pada, przechodzi przez oczywiście mur, ale dalej nie ma szans. I powtarzamy to do skutku, tak naprawdę, póki będzie ochrona. Jak widzicie, w pewnym momencie nie ma żadnej ochrony i wtedy wysyłamy tego naszego innego biedaczka i on mówi, myślę, że mamy duże szanse. Spory łup jest do zgarnięcia. I go wysyłamy. W ten sposób właśnie my wygrywamy, stajemy dodatkowe kamienie i drewno I tak wykonujemy cały czas Oczywiście jeśli to ma sens, czyli jeśli mamy tylko i wyłącznie jednego to nie resetujemy Poczekamy sobie spokojnie może za... Nie wiem oni mi się aktualnie robią Około 9 minut robi mi się jeden, jedna osoba Nie, 10 minut robi się jedna osoba Wiem oczywiście, że kwaterę powinienem też rozwijać troszeczkę mocniej A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Nie rozwijajcie kopalni diamentów na początku Tak do dłuższego czasu naprawdę nie wiem, czy twierdza nie na poziomie 15, żeby dopiero e, kopać tą kopalnię klejnotu na wyższe poziomy, czyli wiecie, wiecie, rozbudowywać ją, gdyż jeśli rozbudujecie ją na zbyt wysoki poziom, to będzie większy koszt szukania jednego klejnotu, a tak samo e, sam czas będzie o wiele dłuższy. Ja na S7, W7, pokażę wam tylko i wyłącznie to, e, na W7 mam rozwiniętą twierdzę i tutaj na poziom a 60. I mi szukanie jednego kosztuje półtorej tysiąca I aż 8 godzin szukam, a tam szukam tylko i wyłącznie jedną godzinę Dlatego nie warto takie rzeczy tam wyprawiać Więc dobra, ale oczywiście wracamy do W10 Bo tam głównie ta gra ma się odbywać eee, Dobrze, co to jeszcze mogę powiedzieć odnośnie twierdzy i najważniejszych rzeczy Które powinniście wiedzieć Fortyfikacja, fajnie ją mieć na wysokim poziomie, ale jest to dosyć kosztowne Mnie na to niestety nie stać, bo chcę Wpłacać jak najwięcej teraz do gildi, żeby troszeczkę nadgonić ten cały czas, w którym prawie nic nie wpłacałem. Skarbiec też genialna sprawa, ale chyba jest najdroższy ze wszystkich możliwych. Go warto zbudować, bo by tutaj będziecie mieli event na, na kasę. Teraz jakbyście nie wiedzieli, ten weekend jest event na expa, więc sporo możecie sobie teraz nadgonić. Któż mi tutaj pisze? Siemka, dzień dobry. A tu oczywiście są też wiadomości od Was. Jeśli ktoś z Was do mnie napisze, to oczywiście z miłością przeczytam na odcinku. E, więc tutaj Szymon oczywiście mi napisał. Czy cię pozdrowie. Pozdrawiam ciebie, Szymon, bardzo serdecznie. Tutaj kolejny ost, kolejna osoba. Czaron, safe. Siemka, siemka również. Ale jak widzicie sami. E, teraz wpiłaś bardziej taki wyłącznie, żeby się przywitać tutaj. Również jeśli macie ochotę, to wbijajcie się i grajcie. Zawsze jest bardzo, bardzo przyjemne. Ale dobrze, tak, oczekam sobie tylko to warte i ruszymy sobie na jakieś pojedynki, takie pojedyncze, żeby cokolwiek się działo. Może by oczywiście nie było tylko takie czyste pogadanki, bo karczmo już mam, za trudności wykonał w pełni, e, więc tego mam nie mogę tutaj zarzucić, bo tu oczywiście pan już więcej piwa nie naleje, więc niestety na to nie, nie podziała. Tak samo jeszcze chyba Wiedźmi nie mam odblokowanej. Tak, jeszcze Wiedźmie nie ma. Nie pamiętam tu poziomie jest Wiedźma. Kurczę, naprawdę nie pamiętam tego. Nie ja mało gram w Shake'sa. Szejksa, Shakes Szejks Shakes to się odmienia. Jak to się kurczę odmienia, Nie mam zielonego pojęcia. Może doczytamy sobie jeszcze tutaj. Mamy od pana bateria. Siemka. Cześć, witam cię serdecznie. To jest Zezu wysyłał Tesa. Tutaj mamy od Kaper z Wiochy, czyli Koper z Wiochy, co ja kurde mówię. Czy pozdrowisz Kopra ze Szczecina? Pozdrawiam bardzo serdecznie Kopra ze Szczecina. No i tu mam ostatnią osobę, która ja w ogóle się zdziwiła, że ja w ogóle nagrywam. To jest tak samo z tej gildii, w której ja jestem. Nie z jest mojej gildii, bo to nie jest moja gildia. I jakby ktoś z was chciał tutaj dołączyć, to piszcie do właścicielki, sam do oficerów, jeśli będą już w tym czasie, jak wy będziecie pisali. Bo ja tutaj nie mam nic do tej gildii, tak naprawdę. Ja tutaj nic... W z, z tego szefostwa nie jestem. Widziałem twój pierwszy odcinek na YouTube z Szejksa, ale widzę, że już chyba nie nagrywasz. Nagrywam cały czas Google, dlatego że po prostu nie miałem czasu na to tak naprawdę. No i dobra, z takiej wiadomości to jest tyle. Walk troszeczkę się odbyło, no, tutaj na twierdze głównie przegrywałem, bo teraz jak widzicie to resetowałem, ale w większości jak widzicie to bardzo sporo jest wygranych. Oj mnie wywaliło coś. No i dobrze, warta się skończyła, więc pójdźmy teraz troszeczkę na arenę. Moja postać jakiegoś super ekstra, może nie jest mocno Tam mam 14,5 tysiąca damage'a, 30 tysięcy życia oraz 34% szansy nakryta. Mam oczywiście miksturki na inteligencję, ale jako, że wyjeżdżam teraz na weekend, to znaczy wyjeżdżam na wakacje, to po prostu nie chcę ich zużywać, zużyję dopiero je, jak wrócę, tak naprawdę, bo wtedy po prostu będę więcej mógł, atak mógł atakować. I dobrze, tu jak widzicie, mam takie osoby, mam tutaj wojowników, mamy tutaj łuczników, ale no strasznie mocno są nie do muszę muszę powiedzieć. I no wydaje się to być ciężko. Spróbujemy tego, to wojownika tutaj ruszyć. On ma dosyć mało odporności na magię, więc może, może jakoś by nam się to się udało. On też ma spory dimet, jak widzicie, w stosunku do tego, co on mi zadaje, co ja jemu zadaję. bo to jest spora różnica, no ale ja mam tutaj kryty troszkę lepsze. No i w tym przypadku mnie się udało. Stawiamy go tutaj na razie w spokoju tutaj, poczekamy co 10 minut, albo po prostu sobie to podarujemy. A spróbuję wykonać coś odnośnie tutaj lochów, czyli tutaj pana z ruiny gnark Zatakujemy. Z nim będzie ciężko, on ma o 3 poziomy więcej niż my. Wydaje się, że powinniśmy niby dać sobie tutaj jak się radę, ale musielibyśmy stawiać troszkę więcej krytyków. A ja do krytyków nie mam za bardzo szczęścia, jak widzicie. Yy, tutaj one są na wyższy poziom, spróbujmy jego. Tak, one są o 5 poziomów wyżej niż my. I z nim też chyba nie mamy szans. widzicie, yy... Wiem, że oczywiście gdybym spalił tymi grzybami, jak to się mówi, palił te grzyby, to oczywiście miałbym z nimi szansę i bym tutaj z nimi mógł fajnie powalczyć, no ale ja tego po prostu nie chcę robić. Jakoś nie uznaje takiego czegoś jak spalenie grzybów. Wiele osób to lubi i naprawdę palił te grzyby na potęgę. Ja uznaję, że kurczę no bez jaj. Nie po to ktoś zaopatrza się w grzyby, żeby je spalić jednego dnia i cieszy się, bo nie wiem, filmik jest ładnie oglądany, bo spalił grzyby. Tak, tak wiele osób robi na YouTube i to jest było mnie chore. Oczywiście tak, będę troszeczkę palił grzybów, tylko troszeczkę na odcinkach. Bardziej temu, że wiecie, normalnie staram się je bardzo oszczędzać, dlatego wyjątkowo tylko i wyłącznie się pod odcinek, mogę nam kilka grzybów w spalić, żebyście mogli zobaczyć jakieś te pojedynki, które ja wiem, że wygra więc tak samo jak ja dobieram przeciwników, patrzę się głównie na statystyki. Przy wojowników patrzę się, żeby mieli damage do 6-7 tysięcy. No i życie przy ramię około 100 tysięcy, a kryta też, żeby nie mieli więcej niż 16, no 18 tysięcy. Więc tego by pewnie nie zaatakował, bo bym obawiał się, że on może mnie rozwalić. Staram się zawsze patrzeć się na każdego wojownika. Tego bym może i podjął, tak naprawdę. Ja już wiem, że jest trudny, bo sami widzicie po, po tych ustawieniach, że no sporo on tutaj potrafi zrobić, ale spróbujmy podjąć się tego, to pana. Zobaczymy co tutaj. Wow, skosi nas jak starą szmatę, wręcz można tak, tak to ładnie nazwać. No i cóż. tak bym musiał walnąć kryta, bo musiałbym jej nie zabić, no ale niestety tak też się nie udało. Więc jak widzicie w tym przypadku ja już przegrałem. Podbiłem się w górę, tak, prawie o 100 pozycji. Mój rekord był około w top 1000. Może nie top 800 chyba byłem najwyżej. Czy się to szczególnie rozwija? Jak zobaczycie, zobaczycie na pierwszym miejscu naprawdę nie mam pojęcia, jak oni nabijają po 180 level. Naprawdę nie mam pojęcia. To jest chore, po prostu te ilości są tak masakrycznie wielkie, że no ja naprawdę nie wiem, czy oni po prostu tego i wątpliwości spadną te grzybki, czy jak to trzeba zrozumieć, bo no ilości idą tutaj kosmiczne. W tym miejscu oczywiście chciałem bardzo serdecznie postawić moją gildię, całą nie będę pisał na, cz na czacie, że ona grywam. przestawcie się, bo napiszcie co, bo to jest według mnie chore, takie po prostu to pisanie, ale no z miłości Was tutaj pokażę. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, tu widzicie, jakie mamy aktualne statystyki. Tak, pokazuję, ile mamy jeszcze grzybów w skarbcu, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Takie mam przynajmniej, taką, mam, taką mam przynajmniej nadzieję. To też wam mogę zademonstrować, chyba nic. Kręćmy sobie tu jeszcze z dwa razy yy, Naszym tutaj kołem Oczywiście kręcimy na poziomie Jednej sztabki golda, bo to jest najlepsze miejsce Właśnie po to, żeby jak widzicie losować grzyby Nie wiem dlaczego, jak to wynika Ale w tym innym miejscu jak ja Niekiedy sobie tak próbuję Jeszcze raz na jakiś czas, to często właśnie Trafiam na grzybki jakieś dodatkowe Więc te trzy grzybki tutaj teraz wylosowaliśmy Oczywiście tutaj wykorzystam teraz do Kolejnego losowania No wiecie oczywiście to się raz udaje, raz się nie udaje, tam mi się to nie udało. No ale oczywiście się nie poddajemy, jeszcze dwa razy zakręcimy naszym kołem, a może się uda. Popatrzcie, znowu grzybki, więc tak naprawdę kurczę, to coraz więcej grzybów tutaj udaje nam się trafić. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Nie wiem, czy jest jakiś konkretny punkt, który trzeba nacisnąć. Chyba nie ma tego punktu jakiegoś. Tak sprawdzicie, prawie, że znowu bym tam wbijił, choć wiecie, pojęcie znowu w przypadku kręcenia jest takie średnie bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, w którym miejscu kliknęliśmy tak naprawdę no i co nam teraz wyjdzie ale jak widzicie bardzo blisko oscyluje w tych granicach więc może jakiś tutaj mechanizm mechanizmności tego jest w którym miejscu trzeba to kliknąć, dlatego zapamiętajcie jak ja klikam, no i może Wam też się uposzczęści coś więcej coś ciekawego oczywiście wylosować samo to wylosowywanie teraz złota, co teraz mniej się udaje czyli te trzy sztabki złota Wiem, że nie jest złe, to jest bardzo przyjemne nawet, bo tu sporo kasiolki z tego dostajemy od, 50 do 8, od 500 do 800, więc to oczywiście jest bardzo przyjemne. Ostatnie już losowanie, więc nie będziemy tak lecieli, może do pełnej ilości, zobaczymy ile nam wyjdzie, nie wyszły nam grzybki, e, ile jeszcze jeden raz sobie rzucimy, będzie dokładnie już 10 prób dzisiaj wykonanych, więc 10 prób skręcenia jak najbardziej mi wystarczy. Tyle stresu. Ona się tych grzybów jest to będzie w porządku, kamienie. No i gorsza, że to możecie wylosować tak naprawdę. Ale zobaczymy sala rycerska minimalnie abym był w stanie tak naprawdę Jeszcze rozbudować na Waszych oczach salę rycerską. Zobaczymy ile ten pan mi da Sala rycerska idealnie ulepszamy ją więc bardzo fajnie przyjedzicie mi, teraz mi szczęście. po rycerz, na poziomie dziewiątym. Chyba nie jestem najwyższym. Dziewiątka chyba już jest, a nie! Czyżbym dopiero ja miał dziewiątkę? Ej, czemu tu pokazuję mi szóstkę w ogóle? Napiłem chyba level i gra zgłupiała. tak? Gra takie ma dziwne jakieś jak I niekiedy po prostu lubi pierdółki pokazywać. Sześciu rycerzy mi pokazuje. No nie wiem o co, kaman. Powinien ich mieć ośmiu. 8. Czyli rzeczywiście nasz, nasza przywódczyni ma tylko i wyłącznie taki poziom, ale ja już również mam ósemkę, więc bardzo fajnie, że przynajmniej w tej kwestii nie odbiegam za bardzo od pozostałych, bo nikt nie ma więcej niż 8. Tu jest tylko jeszcze jedna osoba z siódemeczką i też Ciebie z osobna pozdrawiam. No i dobrze, to no było na tyle w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne odcineczki z Shakes and Fidget. Napiszcie mi co sądzicie o nosie tej serii i czy chcecie więcej odcinków z niej. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Hej hej wszystkim.